Cześć kochani, jak widzicie dzisiaj trochę inaczej, mam tu takie malutkie studio, to znaczy stolik groomerski i postanowiłam dzisiaj nagrać Wam ustawianie psów na stolików. To jest coś, co jest potrzebne przy większości małych ras na wystawy. Będziemy trenować z Tanią, będziemy trenować z Bilbem. Jako nagrody dostaną dzisiaj takie chamskie biszkopty, natomiast na rzeczywistą wystawę, zwłaszcza jeżeli jedziecie pierwszy raz ze szczeniakiem, polecam Wam coś takiego bardziej fancy. Na przykład tego typu pasty dla psów, które szczeniaczek może sobie po prostu lizać. A Sioka, jak widać, jest ich dużym fanem. Jest zamknięte, misiu, przykro mi. Zanim jeszcze zaczniemy, kilka szybkich słów o doborze ringówki. Często powtarzam, że ringówkę dobieracie pod psa. I taka jest generalnie zasada. Typów ringówek jest bardzo dużo. Są żmijki, czyli łańcuszki zaciskowe. Są ringówki z podkładką. I taką mam dla Bilba. To są normalne zaciskane ringówki na pętelkę, tylko tutaj mają taką szeroką podkładkę, żeby nie urażać gardła psa. I są zwyczajne ringówki zaciskowe, które po prostu mają taką pętelkę ze sznurka. I na takiej wystawiana jest Tania, ponieważ Tania nie lubi napięcia na szyi, a ta ringówka lepiej wygląda wisząc luźno niż taka z podkładką. Nie przeciągając już, tutaj jest nasza dzisiejsza pacjentka, Tanieczka. Tanieczka oczywiście nie lubi stolika, Tanieczka generalnie nie lubi prawie niczego na świecie. Zakładam ringówkę. Ćwiczyć dobrze jest od samego początku w ringówce, żeby psa przyzwyczajać. Ringówka na szyję, żeby ładnie wyglądała. I w którą stronę ja się zazwyczaj ustawiam? Może być w tą. Proszę. Ustawiamy psa, pomagamy mu troszkę, dając główkę do góry. Ładnie ustawiamy nogi, możemy sobie przykucnąć, popatrzeć, żeby było w porządku. Tutaj trochę na grudki. O, biszkopt. O Jezus, za twardy. Proszę bardzo, żebyś nie musiał gryźć. Jeżeli pies opuszcza ogon, co robi nagminnie Tania, a ma być podniesiony, to zależy od rasy, to możemy sobie pomóc podnieść go ręką. Możemy też psa podciągnąć za szyję, znaczy za ringówkę właściwie, tak delikatnie. Pamiętajcie, że nigdy tego psa nie dusimy ani nie wieszamy. To bardziej służy temu, żeby po prostu trochę mu podnieść głowę. Jest szczególnie przydatny na faktycznych wystawach, bo tutaj nie ma żadnych rozproszeń, to jest miejsce, gdzie zawsze ćwiczymy. Natomiast na wystawach często są jakieś zapachy na trawie, zapachy innych psów na stoliku i zdarza się, że pies opuszcza głowę. Przyzwyczajamy pieska do tego, że jest dotykany po łapach. Łapy są takie szczególnie wrażliwe. Tutaj troszkę przesunięta łapka do przodu, więc poprawimy. Możemy zajrzeć w ząbki. Pamiętajcie, że wargi odciągamy delikatnie po bokach, nie łapiemy gdzieś tutaj psa za nos. No i proszę, Tanieczko, udało Ci się, przeżyłaś. O Bosie, Bosie, Bosie. No i teraz mamy szczeniaczka. Ze szczeniaczkami oczywiście sprawa jest trochę trudniejsza, bo nic nie umieją. Jak widzicie, Bilba już sobie zapięłam, nie sadzałam go na stoliku tak jak Tani, po prostu boję się, że mi z niego spadnie, zwłaszcza, że jest dosyć aktywnym pieskiem. I ćwiczymy podobnie. Z tym, że u Bilba jest jeden problem, który jest bardzo częsty u szczeniąt. Mianowicie przednie łapy lubią mu odjeżdżać do przodu. Także tworzy takiego konia na biegunach. A jeżeli te przednie łapy są na miejscu, to tylne lubią do nich dołączyć. Dlatego staram się go jak najbardziej wyciągać w przód. I dawać mu nagrodę wtedy, kiedy faktycznie stoi tak, jak powinien. Jak widzicie, w tym celu się też dosyć mocno zbliżamy tutaj do granicy, żeby ona jakby tworzyła takie naturalne miejsce oporu, miejsce, gdzie po prostu szczeniaczek nie może już dalej pójść. I dzięki temu staje we właściwej pozycji. Teraz znowu robi trapez, a teraz znowu staje. Metody, żeby sobie z tym poradzić, z takim przestawieniem łap, są różne. Niektórzy stosują takie kostki, na których pies stoi i nie może przesunąć łapy, bo po prostu z nich spadnie. Oczywiście te kostki są niskie. Kiedy robi się to na stoliku, tak jak ja przed chwilą, no to wiadomo, że trzeba tutaj
uważać, żeby nam piesek nie spadł. Bilbo już jest trochę nauczony tego stania na stoliku, już był na kilku wystawach, więc mogę sobie pozwolić nadanie mu tutaj tak jakby więcej luzu, bo wiem po prostu, że mi nie spadnie do przodu z takim 10-tygodniowym, zupełnie nieogarniętym szczeniakiem. Wiadomo, że bardziej uważam. No i standardowo ząbki, uśmiech do kamery i to wszystko. Nie wiem, czy ten filmik będzie dla Was jakiś bardzo pomocny. Mam nadzieję, że chociaż trochę. Stanie na stoliku to nie jest żadna wielka filozofia. Natomiast trzeba przy małych rasach pamiętać o tym, żeby je jednak do tego stolika przyzwyczaić, żeby później na wystawie, kiedy nagle okaże się, że sędzia chce zobaczyć psa na stoliku, a małą rasę na pewno będzie chciał oglądać na stoliku, nie było wielkiego zdziwienia i szoku, kiedy pies się przestraszy. Albo Wy. To wszystko na dzisiaj i powodzenia na wystawach, Mileczki. Do zobaczenia w następnym filmie.